Cześć, zaczynamy kolejny odcinek serii Online Offline. Dzisiaj porozmawiamy o motywacji. Zostańcie z nami. Dzisiaj chcemy się oprzeć na teledysku do piosenki Waiting All Night zespołu Rudimental. Przedstawia on historię faceta, który pasjonował się jazdą na BMX-ie. Pewnego dnia niestety uległ wypadkowi, w wyniku którego stracił nogę. Poznajemy historię jego powrotu do zdrowia od momentu pobytu w szpitalu, aż po jego powrót na rower. I dzisiaj chcemy porozmawiać właśnie o motywacji, o tym, co nas motywuje do tego, żeby wracać po ciężkich momentach w naszym życiu, albo po prostu, gdzie szukać tego sensu i pomysłu na to, co robić. I pierwsze z pytań zada Igo. No to takim pierwszym pytaniem, które się nasuwa, to co może być taką utrąconą nogą dla nas w życiu codziennym? Bo wiadomo, że sytuacja z tym, że straci ktoś jakąś kończynę, nie zdarza się codziennie, ale w takim codziennym życiu po prostu, jak wstajemy rano z łóżka, to co może być taką utraconą nogą? Myślę sobie, że w prawdziwym życiu, tak jak też historia tego człowieka pokazuje, wcale nie jest tak trudno prawdziwą nogę stracić. Nam się pewne rzeczy wydają abstrakcyjne, że jakieś takie trudne rzeczy nas nigdy nie spotkają. Natomiast dla mnie ten film jest przede wszystkim filmem o stracie. O motywacji też, ale wydaje mi się, że to dopiero w dalszej kolejności. Natomiast pierwsza rzecz to jest takie skojarzenie, że my generalnie wiele rzeczy w życiu tracimy. I teraz myślę sobie, że zależy od tego, na ile dana strata ma dla nas znaczenie, na ile coś, co straciliśmy, jest dla nas wartością, od tego będzie zależało, co my zrobimy dalej. Więc jakoś tak mi jest trudno w głowie przeskoczyć od tej utraconej prawdziwej nogi do takiej nogi pod tytułem, nie wiem, oblałam egzamin, tak, rzucił mnie chłopak, rzuciła mnie dziewczyna. Wydaje mi się, że zarówno jedne, jak i drugie rzeczy nam się mogą w życiu przytrafić i to jest zupełnie realne, to nie jest jakaś taka abstrakcja. Przy tym ja nie wiem, czy, bo widziałem ten teledysk, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że stracił nogę, to stracił co innego, stracił możliwość czerpania radości z tej pasji, którą miał. Tak? Znaczy podejrzewam, że inaczej przeżywałby utratę nogi, gdyby całe życie siedział za biurkiem i zasadniczo, gdyby uprawiał sport, to byłby to e-sport. Tak? Natomiast mówimy o kimś, komu naraz ten wypadek zamknął drogę do tego, co naprawdę lubił, kochał, niezależnie od tego, jak poważnie traktujemy jazdę na rowerze. No. Ja znam taką historię, która nie jest fikcyjna. Byłem rektorem seminarium w Krakowie i jeden z moich diakonów wybrał się na kościelec ścieżką taterniczą i spadł. I stracił obie stopy, nie jedną. Stopy? Tak, musiano mu odciąć obie stopy. Nie chcę całej tej historii opowiadać, bo ona jest jakoś też potem prywatna, ale pierwsze pytanie, jakie w nim się pojawiło, to czy on jeszcze będzie mógł dalej iść do święceń kapłańskich i w jaki sposób mógłby być księdzem. Znaczy, co dalej z takim życiem? I jak się pytacie, w jaki sposób można takiego człowieka obudzić, to wam powiem, że ja pamiętam, dowiedziałem się o tym, że spadł z kościelca. Byłem w Ziemi Świętej. No, wróciłem z Ziemi Świętej, wziąłem stółę, którą kupiłem tam. Zaniosłem mu do szpitala i odprawiałem mu mszę przy jego łóżku. On już był przytomny, oczywiście strasznie pokiereszowany dwoma operacjami, ale na gołe ciało włożyłem mu stółę. Tak. Nie mógł mieć nic innego. Tak. Więc na gołe ciało stółę i śpiewał Ewangelię do tej mszy, którą odprawiałem. I ten człowiek potem przez następny rok był dla całego seminarium właściwie symbolem czy wyzwaniem, jak można przezwyciężać
każde cierpienie, każdy dramat, każde ograniczenie, znaczy to nie jest już wtedy tylko jego sprawa, nie? Znaczy wszyscy, którzy go widzieli, widzieli, jak się zmaga, że najpierw zaczyna siadać, potem zaczyna gdzieś tam się przemieszczać, nawet chodzić, potem dwie laski, potem protezy, no to nie jest fikcyjna historia, tak, na potrzeby jakiegoś tam teledysku, tylko to jest rzeczywista historia człowieka. Gdzieś tu chyba jest odpowiedź, to znaczy gdzieś się liczy to, jaki jest rodzaj tej straty, co takiegośmy stracili. Znaczy im większe zrozumienie dla tej wartości wcześniej, tym większa potem walka o to, żeby to odzyskać. Choć może być równie dobrze tak, że strata czegoś, co naprawdę wyznacza sens mojego życia, tak mnie podetnie, że właściwie nic już nie ma sensu. Nie? Ale nie wiem, czy na to można dawać w ogóle odpowiedzi teoretyczne, ogólne, bo to są tak indywidualne sytuacje, nie? Że każda z tych osób, pewnie, no każdy z nas inaczej przeżywa jakiś poważny problem, a w ogóle dla każdego z nas inna jest skala poważnego problemu, podejrzewam. Nie? Tośmy tu ostatnio czy przedostatnio o tym mówili, że może być problemem to, że mam pryszcza na twarzy. No, i to może być rzeczywisty problem dla kogoś, a ktoś inny nie bardzo rozumie, o co chodzi. Nie? Do głowy by mu nie przyszło, że to może być problemem. A jeśli faktycznie tracimy coś, co nam uniemożliwia realizację siebie w życiu tak naprawdę, bo czy pasja, czy inna forma szukania szczęścia, w momencie, kiedy wydarza się coś, co to uniemożliwia, psuje nam perspektywę przyszłości. I tak jak uczepiliśmy się tej nogi przy pierwszym pytaniu, to mogą być różne rzeczy, tak jak ksiądz arcybiskup wspomniał o kleryku z seminarium. Gdzie możemy szukać wsparcia, czy co powinno być może takim wsparciem, jeśli znamy kogoś, u kogo wydarzyło się coś takiego? Jak możemy pomóc, jak możemy wesprzeć w takiej chwili? Ja tak jak słuchałam obu historii, to mam wrażenie, że one mają wspólny mianownik. Tej z teledysku i tej, którą ksiądz arcybiskup opowiadał. I dla mnie tym wspólnym mianownikiem jest to, że ktoś tym obu ludziom pokazał, że ty jesteś ważny, mi na tobie zależy. Tak? W różny sposób. Tam w tym teledysku było, że mnóstwo tych ludzi gdzieś tam przy jego łóżku szpitalnym siedziało i czekało. Tak? Oni mu pokazali, że on może wsiąść na rower znowu. Mimo, że tak, ta jazda na rowerze jeszcze takim z protezą, no to tak wygląda, jak wygląda. Widać, że to nie jest takie codzienna rzecz, że to jest wyzwanie wielkie. Tutaj myślę sobie, że bardzo mocny musiał być dla tego młodego człowieka ten moment, kiedy ktoś mówi, ja wierzę w ciebie, że ty jeszcze możesz tak, realizować swoje powołanie. Że człowiek w jakiejkolwiek sytuacji, tak, takiej straty, potrzebuje zobaczyć, że ktoś we mnie wierzy. Tak? Jakby w momencie, kiedy ja sama, czy ja sam uważam, że moje życie się skończyło, bo w takich poważnych stratach ludzie bardzo często tak myślą, tak? Jakby moje życie się skończyło, moje życie nie ma sensu. Znowu dotykamy tego tematu sensu. I teraz, jeżeli przychodzi ktoś i mówi, ja w ciebie wierzę, tak? Ja uważam, że ty możesz jeszcze wiele zrobić, twoje życie ma sens. I proszę zobaczyć, jakby w obu tych historiach nie padły tylko takie puste słowa, puste deklaracje. Tam były bardzo konkretne czyny, tak? Które sprawiły, że obaj ci mężczyźni, o których opowiadamy, stwierdzili, że ja zawalczę. Bo człowiek musi mieć coś, tak, żeby móc zawalczyć. I tutaj dla mnie tym wspólnym mianownikiem są ludzie, którzy byli obok, tak, którzy mówili, twoje życie wcale się nie skończyło. Ja w ogóle myślę, że to jest klucz. Ja nie mam takiej, nie mam do tego ani kompetencji, ani wiedzy, ale kiedyś byłem świadkiem rozmowy dwóch profesorów socjologii, którzy dyskutowali o tym, skąd w Polsce naraz rośnie liczba samobójstw wśród młodych ludzi. I jeden mówi tak, no bo jakie te perspektywy ma dzisiaj młody człowiek? On tam, to było dobre za 20 kilka lat temu, myślę, że było troszkę gorzej niż jest dzisiaj. 20 kilka lat temu można było przeżyć coś takiego, że
robisz jedne studia, robisz drugie, przy okazji jeszcze robisz 6 różnych kursów, żeby mieć ofertę zatrudnienia własnego niebywałą, po czym się okazuje, że nie masz pracy przez 2 lata, tak? Teraz, czyli robił coś, wszyscy mu tłumaczyli, że to, co robi, jest bardzo ważne, bo przecież na tych studiach każdy profesor mu mówił, że to jest najważniejszy przedmiot na świecie, nie? Więc on zrobił coś, co jest super ważne, potem nie ma pracy, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, nie ma za co kupić mieszkania, nie ma mieszkania, uważa, że nie ma sensu zakładać rodziny, no to co? No to samobójstwo, tak? To brzmi dość logicznie. Tak. No, tak przynajmniej twierdził jeden z tych profesorów, a drugi powiedział w ten sposób, że nie, że ludzie przeżywają gorsze dramaty, jeśli tylko ktoś przy nich stoi. I stawiał taką tezę, że ta liczba, rzeczywiście wtedy wzrastająca liczba samobójstw młodych ludzi w Polsce, bierze się z kryzysu rodziny. Znaczy, nie ma przy tym człowieku nikogo, kto może mu pomóc przejść przez taki, no, taką ciemną dolinę. Ta ciemna dolina młodych ludzi, myślę sobie, jest aktualna również dzisiaj. Ona może mieć troszeczkę inne przyczyny. Myślę sobie, że coraz młodsi ludzie jakby stwierdzają, że generalnie no to życie moje i życie w ogóle nie ma sensu, bo to są dwie rzeczy. Jedno to jest moje życie, a dwa, no po co żyć w takim świecie, który nie ma sensu. To jest bardzo często taki dylemat tych młodych ludzi. I ja bym porównała tą straconą nogę trochę też do takiego straconego sensu, poczucia sensu życia. Bo z sensem życia jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, że mi się podoba taka teoria, która mówi o tym, że jest różnica między poczuciem sensu życia, czyli tym, czy ja go czuję, czy nie, a sensem życia, mojego i w ogóle, który sobie istnieje obiektywnie. Bez względu na to, czy ja sobie czuję to, czy nie, to życie sens ma. I teraz zadaniem człowieka wcale nie jest to, żeby nadać życiu sens, tylko żeby odkryć sens, który i tak już obiektywnie istnieje. Mnie się to bardzo podoba. Natomiast młody człowiek w momencie, kiedy mówi, moje życie nie ma sensu, jest przekonany, że to, że ja nie czuję tego sensu, jest równoznaczne z tym, że ani moje życie, ani świat sensu nie ma. Więc to jest faktycznie tak jak obcięta noga. Bez tej nogi, no to co? I mówi, i tak jeździł, nie będę chodził, nie będę skakał, nie będę. No to się, powiedzmy, to młodzież mówi kolokwialnie, zwijam z tego świata, bo po co tu siedzieć? Czy mam trochę przewrotne pytanie i na pewno pytanie, na które nie ma jednej prostej odpowiedzi. Ale jeśli faktycznie jesteśmy w takim momencie, że nie widzimy tego sensu, co robić? Nie da się odpowiedzieć krótko na bardzo trudne pytanie. Wiem. Ono nie jest przewrotne. Ono nie jest przewrotne. Tam taki cykl z audycji, łatwe pytania, trudne odpowiedzi. Można było rzeczywiście dostać szału. Przepraszam. Nie, nie. Ale myślę, że to jest pytanie, które nurtuje wiele młodych osób. Bo to jest pytanie, gdzie tak naprawdę rozkładamy ręce i mówimy, no co, szkoła... Ja chcę powiedzieć dwie rzeczy w związku z tym pytaniem. Pierwsze jest takie, że zwykle, jeśli w ogóle odważam się radzić coś człowiekowi, który doznał dużej straty, bo myśmy nie powiedzieli o najważniejszej możliwej stracie, że tracisz kogoś. Co innego jest stracić nogę, a co innego jest stracić kogoś, nie wiem, kogo, z kim żyłeś na przykład, nie wiem. Mojej ciotce zmarł mąż na dzień przed 50. rocznicą ślubu. Ja wtedy pomyślałem, że celibat jest dużo łatwiejszy niż małżeństwo. To znaczy, jak sobie mam wyobrazić życie w mieszkaniu, w którym ktoś obok mnie przez 50 lat był i teraz jest dziura? No to jak mówimy o stratach, to mówimy także i o takim temacie, tak? Że tracisz kogoś, kto dla ciebie był ważniejszy niż obie nogi, nie? I teraz, jeśli już w ogóle się odważam coś mówić, bo ktoś tego ode mnie bardzo oczekuje, to wtedy się pytam, ale jeszcze jest dla kogo żyć, tak? Znaczy, jest jakaś przestrzeń dobra, która jest możliwa. Znaczy, im szybciej ktoś zobaczy, że tak, to się skończyło, coś się skończyło, nic się z tym nie da zrobić, się skończyło, ale jest inna przestrzeń, która jest do podjęcia, nie? I nikt inny za ciebie jej nie podejmie, to znaczy ty to musisz zrobić, nie? Znaczy,
nieraz mówię tak najprościej, rób to, co jest możliwe, nie rób tego, co jest niemożliwe. Ale jest coś, co jest możliwe. Nie wiem, jak komuś umierają rodzice, na przykład tata, to zawsze mówię, zajmij się mamą. No zajmij się mamą. No, możesz cały czas płakać nad tym, że umarł tata, a ktoś pomoże matce. No jest przestrzeń aktywności, która jest natychmiast do podjęcia. Nie? Oczywiście można siedzieć i mówić, no nie, no stało się. No. Więc pierwsze, co mi się wydaje, to jest zobaczyć ten obszar działania, który jest możliwy. Nie wiem, lata pracowałem z ludźmi niepełnosprawnymi. Widziałem takich, którzy nie siedzieli na wózku, tylko leżeli w łóżku i potrafili kierować całą wspólnotą wielkiego ruchu chrześcijańskiego, właściwie mogąc na przykład dawać znaki oczami. Ale to jest odkrycie tego, że jest ciągle jakaś przestrzeń, która jest możliwa dla mnie, dla mojej aktywności. Ileś jest niemożliwych, ale jest to, co jest możliwe i to na tym się muszę skupić, na tym dobru, które mogę spełniać i ono jest do zrobienia, nie? A druga, bo zapomnę. No. Druga rzecz, która jest trochę zupełnie z innej bajki, którą chcę powiedzieć, to znaczy, bo pytanie jest też, gdzie my tego sensu szukamy? Tak? Znaczy, ja sobie myślę, że jednak żyjemy w takiej kulturze i to jest nasze nieszczęście dość duże, że nam się wydaje, że ten sens jest ciągle na zewnątrz. To znaczy, jak ja widzę efekty swojej pracy, no na przykład, żeby powiedzieć coś śmiesznego, tak? To znaczy, dostałam w szkole 6, a to warto było. No okej, okay, a dostałem 3, to nie warto było. Znaczy, my ciągle uważamy, że ten sens przychodzi z zewnątrz. Ktoś nas ocenił, ktoś zobaczył, ktoś nas wynagrodził, bo nie wiem, zarobiłem takie albo inne pieniądze, to był sens. Nie? A ten sens, na moje wyczucie, jest zupełnie gdzie indziej. Znaczy, na moje wyczucie, ten sens jest w środku. I to jest to, co jest w przypowieści Jezusa o talentach. Albo o minach, ale o talentach. Dostałeś 2, zyskałeś drugie 2. Dostałeś 5, zyskałeś drugie 5. Ktoś powie, 5 i 2 to nie są sobie równe, tak? Ale tu jest równość. To znaczy, jeden i drugi 2 razy pomnożył to, co zrobił. Ale to w sobie ma, nie? Na zewnątrz 2 nie równa się 5, ale w nim to oni wykonali taką samą pracę. Oni mają taki sam efekt. Oni się rozwinęli tak samo. Startowali z innego poziomu, nie? Znaczy, kłopot jest taki, że my nie widzimy nieraz wielu sensownych rzeczy, które w nas się dzieją, dlatego że nas ktoś przetrącił, bo nas źle ocenił z zewnątrz, nie? I ta ocena z zewnątrz nas ciacha, natomiast byłoby fajnie zobaczyć, mówiliśmy o tym, że popatrz w lustro, zobaczysz bardzo fajnego człowieka w sumie, nie? Ty coś wykonał, wielką pracę, on jest dzisiaj zupełnie kimś innym, nie? No owszem, no na zewnątrz nie wszyscy to zauważyli, albo ktoś to obśmiał, bo ktoś powiedział, a tamten zrobił 5 razy więcej, no okej, okay, no to zrobił, no. Gdzieś jest pytanie, dlaczego nas przetrąca to, co ktoś o nas mówi, nie? Dlaczego ja od razu tracę poczucie równowagi i jakby nie pytam też samego siebie, co ja z tego ostatecznie mam, co zrobiłem. Może to jest akurat o wiele więcej warte, niż się komuś wydaje z boku, nie? Przepraszam, za długo. Nie, ja próbuję połączyć wątki, bo to są dwa różne, dlatego mówię, że to są z dwóch różnych światów. Ale są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Ja bym chciała wrócić do tego tematu straty, tego pierwszego. Bo ja mam taką myśl, że do tego wszystkiego potrzeba czasu. To jest taki bardzo ważny czynnik, że żeby człowiek mógł zobaczyć, że na przykład, tak się trochę próbuję wczuć w sytuację młodego człowieka, któremu na przykład umiera rodzic. Nie małżonek, ale rodzic, nie? Nie wiem, sympatia, tak? Że nawet taką stratą dla młodego człowieka może być związek, który trwał, nie wiem, przez całe gimnazjum, przez pół liceum, a przed maturą się rozpadł.
Nie? I to jest przyjaźń jakaś. Przyjaźń, dokładnie. To jest jedyny związek, który on znał. I taki młody człowiek ma wrażenie, że teraz już nie ma mojego życia, że on jest przekonany, że ta strata jest tak nieodwracalna, że już nie ma sensu. I tu mówimy o takich etapach przeżywania żałoby, straty, tak? Że musi być ten moment pierwszy, kiedy człowiek faktycznie jest w szoku, kiedy ma wrażenie, że to życie mi się skończyło. I taki moment pierwszy jest i trochę mu trzeba pozwolić być w tej ostrej fazie żałoby. Jeżeli ona się przeciąga, no to jest niedobrze. I przez takie etapy jak gniew, depresja, tak? Nie depresja w sensie jakimś tam klinicznym i tak dalej, ale takie smutek, trochę złości, trochę pokłócenia się i z Panem Bogiem i z całym światem, człowiek dochodzi do tego momentu, o którym mówimy, że dobra, to nie jest jedyna osoba, która jest wokół mnie, że dopiero wtedy ten człowiek jest zdolny do tego, żeby zobaczyć, inni ludzie wokół mnie są i ja chcę mieć z nimi relacje. Tylko że w pierwszym momencie faktycznie wydaje się, że świat się skończył. I myślę sobie, że ja mogę próbować mówić temu komuś, czy to młody człowiek, czy starszy, że nie, tak nie jest. On na mnie spojrzy i stwierdzi, ale ty mnie nie rozumiesz. To w ogóle, o czym ty mówisz, ty nie rozumiesz. Nie? I kiedy w tym pierwszym momencie jakby my z tym człowiekiem jesteśmy. A propos straty, też jak ja oglądałam ten teledysk, nie wiem, czy dojdziemy do motywacji, bo ta strata jest taka tutaj wciągającym tematem, to miałam taką myśl, że bardzo człowiek, który siedzi obok łóżka tego chorego, ma ogromną pokusę, żeby stamtąd uciec. I wytrzymać, i nie uciec od cierpienia. Wszystko jedno, czy fizycznego, czy takiego cierpienia, że siedzi przy mnie ktoś i płacze, bo mu zmarł ojciec, matka, mąż, żona, nie ma znaczenia kto, ale ktoś dla niego ważny, żeby go nie pocieszać, tylko być i nie uciec, to jest szalenie trudne. Przecież my jako ludzie mamy naturalną tendencję po prostu uciec od tego jego cierpienia, nie dźwigać tego, powiedzieć nie płacz, wszystko będzie dobrze. Dlaczego? Bo ja już nie mogę tego słuchać. Uśmiechnąłem się, bo kiedyś odwiedziłem w szpitalu księdza profesora Tischnera. To był jeszcze taki moment, kiedy jeszcze mógł mówić, bo potem już nie mógł, bo mu wycięto wszystkie tu struny i tak dalej, cały aparat. Ale wtedy jeszcze mógł mówić i mówi tak, dobrze, żeś przyszedł, bo kto do mnie przychodzi, to go muszę pocieszać. Mhm. Kto do mnie przychodzi, to go muszę pocieszać. Dobrze, żeś przyszedł. To takie kolejne pytanie, tu się odwołam do biskupa. Biskup mówił o człowieku, który potrafi zarządzać nawet całą wspólnotą samym mruganiem oczami. I chciałem się spytać, skąd tacy ludzie siłę biorą? Skąd tą właśnie motywację czerpią do tego, żeby działać? Przepraszam, ja myślałam, że ty zapytasz, jak to się robi. Zapytał dużo lepiej. Dużo lepiej zapytał. Znaczy w tym wypadku to ja wiem, skąd wziął, no brał z wiary, bo ten ruch, o którym mówię, to akurat jest ruch głęboko chrześcijański. Więc, ale pewnie w tej wierze... Myślę, bośmy troszkę tym pytaniem zaskoczył, więc nie chcę opowiadać banałów. To, co w tym ruchu jest, to jest taki ruch, on się nazywa Chrześcijańskie Braterstwo Chorych Niepełnosprawnych. I on jako główną zasadę ma takie zdanie z Ewangelii, wstań i chodź. To Jezus to mówi do człowieka, do faceta, który leżał na noszach, przynoszony był codziennie do świątyni i no i leżał, a Jezus mówi, wstań i chodź. I on wziął to łoże i chodził, nie? Więc wstań i chodź. Ale za tym hasłem kryje się takie przekonanie właśnie, że możesz, nie? To znaczy ludzie w tym ruchu słyszą, możesz być odpowiedzialny. Możesz być odpowiedzialny za drugiego, nie? I to znaczy, że nie patrzą na ciebie przez pryzmat tylko właśnie tej choroby i to, że wylądowałeś na łóżku i leżysz, albo siedzisz na wózku i jeździsz, nie? Okej. Ale jest możliwe dla ciebie dobro, nie? I jakaś odpowiedzialność za innych. I teraz kiedyś słyszałem w ogóle szefową ogólnoświatową tego ruchu. To była akurat taka pani francuska, która całe życie jeździła na wózku i ona powiedziała na zjeździe niepełnosprawnych coś, czego ja bym w życiu nie powiedział, bo bym się nie odważył. Natomiast ona powiedziała tak, i to jest ta chrześcijańska motywacja, powiedziała tak,
Bóg nas na sądzie nie będzie sądził z niepełnosprawności, będzie nas sądził z miłości. Ja bym się bał powiedzieć to takim prostym tekstem, ale ona miała prawo to powiedzieć. Tak? Bóg nas będzie sądził z miłości. I ona mówi tak, zdrowy człowiek chce napisać list do kogoś, no to siada i pisze. Człowiek niepełnosprawny, który ma niewładne ręce, chce napisać do kogoś list. Musi znaleźć takiego na przykład Ignaca, poprosić go, zaufać mu, że może mu dyktować list, który on napisze. Poprosić, teraz weź ten list, wsadź do koperty, idź na pocztę i go wyślij. Kogo więcej kosztuje napisanie listu? Do czego potrzeba więcej miłości? Komu potrzeba więcej miłości, żeby ten list wysłać? Ktoś powie, no ale dzieło miłości ogromne, nie? List. No ale w przypadku tej osoby to jest wyczyn. I teraz z zewnątrz to jest wysłanie listu, ale w środku tak naprawdę to jest miłość, która gdzieś trąci o jakiś heroizm prawie, nie? No tylko musisz uwierzyć, że rzeczy są dla ciebie możliwe. I myślę, że wiara jest do tego motywacją. No, mówię o tym, bo to widziałem, to przeżyłem, takich ludzi spotkałem. Myślę, że gdzieś nie tylko ludzie wierzący znajdują taką nadzieję, ale ludzie wierzący pewnie znajdują ją w ten sposób. Myślę sobie, że to też jest kwestia trochę jakby języka, którym my się posługujemy. Możemy mówić faktycznie o motywacji związanej z wiarą, możemy mówić o poczuciu sprawczości, o którym mówi psychologia, tak? Ale generalnie i tak opisujemy tą samą rzeczywistość, że czy człowiek wierzący, czy niewierzący, dobrze, jakby on będzie szukał gdzie indziej tego, ale potrzebuje wiedzieć, że ja mogę. Tak, że coś leży jakby w zasięgu moich możliwości, czyli żeby w ogóle stwierdzić coś takiego, to musi ocenić dwie rzeczy. Raz, moje własne zasoby, wszystko jedno jakie są, bo nawet osoba, ksiądz arcybiskup mówi o osobach niepełnosprawnych, a mi przyszedł na myśl Frankl, który mówił o osobach w obozach koncentracyjnych, gdzie niby jakby zewnętrznie jakby żadnej wolności nie mieli, ale wewnętrznej wolności nikt nie był w stanie im zabrać. Więc to też mówimy o tym poczuciu sprawstwa różnym, tak? Więc raz jakby moje zasoby, czy jestem w stanie ogarnąć tę sytuację, czy jestem, nie wiem, zdolny do zrobienia tego czy tamtego. I dwa, jak ja oceniam cechy tej sytuacji, tak? I teraz ja sobie porównuję to, co mam, wymagania sytuacji, nie? I na ile ja czuję, że temu sprostam. To jest chyba dobre słowo, sprostać. I teraz uważam, że ludziom wierzącym jest o wiele łatwiej. Pod warunkiem, że faktycznie potrafią z wiary motywację czerpać. Jest nam wiele osób wierzących, które nie potrafią czerpać motywacji z wiary. I to nie jest problem jakby tak Pana Boga i religii. Ja nie mówiłem ogólnie, ja mówię, że znam takich ludzi. Nie, to jest... Bez generalizacji. Tak. Ale myślę sobie, że to jest coś takiego, że wiara z automatu nie da mi tej motywacji, że ponieważ jestem wierząca, to będę mieć tę motywację i poczucie sprawczości, absolutnie. Natomiast jakby ona mi daje ogromne możliwości, że ja mogę tam szukać tej motywacji. Czy ją znajdę, to jest inny temat, natomiast to jest... Znaczy wiara, jeśli jest przeżywana jako spotkanie, tak, to daje. A pytanie, czy co innego jest wiarą, ale to już byśmy się bawili może w sofistykę. Tak. Nie? Ale jeśli wiara jest doświadczeniem spotkania z osobą, nie? Jezusa, no to i to jest spotkanie z żywą osobą, to tu jest to poczucie siły. Znaczy właśnie jest ktoś obok mnie. Komu wam nie zależy. Tak, i kto nie prawi mi tanich morałów, nie potępia mnie, nie oskarża mnie, też nie pociesza w sposób banalny, ale jest, nie? Jest. I to jest obecność, która daje siłę. Więc nawet nie samo słowo, tak? Ale sam fakt obecności, że drugi człowiek jest i mnie się wtedy chce, tak? I wtedy wszystko jedno. Jakby, czy nie wiem, ucięli mi nogę, tak? Czy jestem totalnie przykuta do łóżka, ale jeżeli mam poczucie, że obecność Pana Boga, czy drugiego człowieka... Czy oblałem egzamin, żeby nie było tak drastycznie za każdym razem. Tak. Więc jakby dla młodego człowieka taką stratą jakby nie do przejścia czasami jest oblana matura. Matury się zbliżają, więc to jest akurat na czasie. Nie? Ale będziemy się modlić, żebyście wszyscy zdali. Padło wiele słów o obecności drugiego człowieka i o miłości.
Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć, co padnie na ten temat, zapraszamy Was już za tydzień na kolejny odcinek online, offline. Do zobaczenia.